Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Dwa tygodnie temu w Ameryce ukazał się pierwszy numer komiksowej serii Star Wars Battle of Jakku, która ma przeprowadzić przez wydarzenia rozgrywające się od zakończenia epizodu 6 aż do tytułowej bitwy będącej zwięciem okresu panowania Imperium. I w tym konkretnym komiksie doszło do pewnego dość ciekawego wydarzenia, mianowicie Leia odwiedziła klub Vadera. No i o tym wydarzeniu w dzisiejszym odcinku wam opowiem, także bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Gdy wszyscy świętowali zniszczenie drugiej Gwiazdy Śmierci, Leia wymknęła się do lasu i udała się na miejsce pochówku swojego ojca, do którego właśnie takim tytułem się zwróciła, choć zapewne nie było to dla niej proste. Swoją rozmowę z Vaderem zaczęła od tego, że przybyła się z nim pożegnać i że potrzebowała się z nim spotkać twarzą w twarz, ponieważ nie wie co ze sobą zrobić. W momencie, kiedy każdy cieszył się ze zwycięstwa, ona nie jest w stanie tego zrobić. Jedyne co w tym momencie czuje, to gniew. Gniew skierowany w stronę Vadera za całe zło, które wyrządził galaktyce. W przeciwieństwie do Luka, który z łatwością wybaczył ojcu, Leia tego nie potrafi. I na razie nie zamierza tego stanu rzeczy zmieniać, jedynie chciała się podzielić tymi uczuciami z Sithem i na jakiś czas odłożyć je na bok. Nie było to jednak takie proste, ponieważ okazało się, że Luke wyczuł ten gniew trzymający w sercu siostry i następnego dnia postanowił z nią o tym porozmawiać. Próbował jej wytłumaczyć, że gniew prowadzi do ciemności i nie powinna pozwolić na to, by nią kierował. Dodał też, że on sam ma uczucia, których nie jest w stanie pogrzebać. To trzeba po prostu przeżyć, aż rany się zagoją. Luke zaoferował Rey, że jej w tym pomoże, szkoląc ją w technikach mocy. Ta odpowiedziała, że no nie wiem, więc pewnie jakby Luke podążył temat, to by się zgodziła. Niestety nie miał ku temu okazji, bo rozmowę przerwał im porucznik, który przybył z ważną informacją. No i tak to właśnie wyglądało. Jak możecie zobaczyć, to spotkanie było dość krótkie, tak samo jak rozmowa Luke'a i Rey. Jednakże była to historia zawarta jedynie w jednym komiksie, gdzie cała seria ma mieć ich w sumie 12. Na moment, gdy to nagrywam, czyli 19 października, jesteśmy po premierze drugiego numeru i w nim ten wątek nie został rozwinięty. Ale myślę, że to tylko kwestia czasu i w którymś z kolejnych komiksów zobaczymy coś więcej. Nie wiem jak wy, a ja bardzo chciałbym zobaczyć takie faktyczne spotkanie Rey z ojcem, czyli to, że Anakin jako duch mocy przychodzi do swojej córki i odbywa z nią rozmowę. A kto wie, może nawet jej pomoże w jakiejś trudnej sytuacji. W każdym razie, jeśli dostaniemy rozwinięcie tego wątku, to was o tym poinformuję, także koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić. No i jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz jak zwykle komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. Również dziękuję wszystkim wspierającym za wsparcie, a tych, którzy nimi nie są, serdecznie zapraszam do dołączenia do tego grona. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!